W tej części kursu wreszcie napiszemy, skompilujemy i uruchomimy pierwszą aplikację w Javie przy użyciu prostego edytora kodu, a potem przy użyciu zintegrowanego środowiska programistycznego IDEA. Następnie przedstawimy, w jaki sposób, zapoznamy się, w jaki sposób stosować komentarze i zapoznamy się później z typami prymitywnymi, typami podstawowymi, które są taką fundamentalną częścią podczas tworzenia aplikacji w Javie. Chciałbym Cię zaprosić w tej części kursu, jeśli wcześniej już tego nie robiłeś, aby razem ze mną właśnie mieć uruchomiony edytor kodu i wykonywać wszystkie kroki po kolei razem ze mną, jak będzie potrzeba właśnie, jak nie będziesz nadążała, to zatrzymywać sobie wideo. Dlaczego to jest takie ważne? Uważam, że znacznie więcej korzyści przyniesie Ci, jeżeli będziesz właśnie próbować przypisywać, eksperymentować z tym wszystkim, czym będę Ci pokazywał, i tak prędzej nauczysz się programować w Javie.